To, że ostatnio o Francji jest głośno za sprawą olimpiady, która właśnie się tam odbywała, nie trzeba chyba nikomu przypominać. Tak samo o kontrowersyjnym otwarciu tejże imprezy. Jadąc do Francji, można się nabawić tak zwanego syndromu paryskiego, czyli takiego uczucia rozczarowania jakimś widokiem spowodowane zbyt wysokimi oczekiwaniami. Dotyka ona zwłaszcza tych, którzy znają Paryż z filmów, a tak naprawdę ten obraz nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To doprowadza do wystąpienia symptomów chorobowych i przyspieszonym tętnem, nastrojem depresyjnym i nawet halucynacjami. Jadą i dupa. Teraz mamy taką sytuację, że ludzie doświadczają tego syndromu, nie będąc nawet we Francji, a przed telewizorem, patrząc, co się w tym kraju odpierdala. Pierwsze skojarzenie z tym krajem, pytając prawie każdego: Wierzajf, croissant. Wierzajf. Te ślimaki i żaby, no i jeszcze niektórzy mają to jedno skojarzenie: romantyczne spacery i kafejki, ale krótko, to wszystko to jeden wielki. A dlaczego tak twierdzę, już wyjaśniam. Zaczynając od wieży Eiffla, to wiele o niej nie będę mówić, wielka kupa złomu i tyle. Kto tam był i czekał w kolejce 3 godziny, aby tam wjechać, a później 2, aby zjechać, to wie, o czym mowa. Widok z wieży fajny, ale to widok zza metalowej ochronnej siatki. Czy to czekanie było tego warte? W 1912 roku na wieży Eiffla odbył się nieudany test spadochronu i było to nawet nagrane na kamerze. Zobaczcie sami, gość wbił się do ziemi 15 cm, spadochron nie zadziałał, a z niedoszłego wynalazcy zostało coś na wzór ślimaka, których Francuzi zjadają 30 tysięcy ton rocznie, statystycznie na jednego obywatela 500 rocznie, czyli coś około 1,5 ślimaka dziennie. Nie wiem, jakie macie podniebienie, ale dla mnie masakra. A ciekawostką jest to, że do końca XIX wieku ślimaki jadła tylko największa biedota Francji, której nie było stać na inne mięso. Dopiero później escargot stał się wykwintnym przysmakiem podawanym w najlepszych knajpach. Teraz przejdźmy do croissantów, które wszyscy rano tam wpierdalają. Tu też was mogę zszokować, bo te słynne francuskie rogaliki nawet nie są francuskie, a austriackie. Dokładnie, Francuzi podpierdali pomysł na te rogaliki od Austriaków i chcieli patent sobie przypisać, ale historii niestety nie da się oszukać. Na dodatek Francuzi nie podjumali tylko patentu na croissanty, tak samo zajumali patent na te tak zwane tosty francuskie, które tak naprawdę są wymyślone w Nowym Jorku. Kurwa, no nie. Najciekawsze jest to, że kuchnia francuska została uznana za najsmaczniejszą na świecie, a nawet w 2010 roku znalazła się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Widocznie ci, co to oceniali, nie jedli jeszcze naszego schabowego z kapustą. Co najlepsze, przy tym wszystkim Francuzi mają tyle niby tej dobrej kuchni, a rosną im najmniej dupy w całej Europie. Powaga, Francuzi mają najniższy wskaźnik otyłości w całej Europie. Panie Marcinie, co rośnie w miarę jedzenia? Apetyt. Dupa. A co do żab, to Francuzi zjadają ich 4000 ton rocznie. Nie wiem, jak smakują, nie mam zamiaru za bardzo sprawdzać, ale jak już bym miał wybierać jakimś sposobem między ślimakami a żabą, to raczej zjadłbym żabę. Ale myślę, że tak samo szybko ja bym połknął, tak samo bym zwrócił. Dlatego ja, gdy byłem we Francji, nauczony na kotlecie i ziemniakach, stołowałem się z żoną w McDonaldzie, który tak w ogóle poza Ameryką we Francji przynosi firmie największe dochody. Ja domyślam się, że to właśnie dlatego, że Francja jest praktycznie najbardziej odwiedzanym krajem na świecie. Co roku przyjeżdża tam coś około 90 milionów turystów i podejrzewam, że większość z tych turystów ma wyjebane na ich ślimaki i żaby i jedzą jak my w tych McDonaldach, gdzie przynajmniej wiesz, co mniej więcej jesz. Teraz przechodząc do tych romantycznych spacerów, to według mnie lepiej jechać do Krakowa. A dlaczego? Bo przeżyłem taki w Paryżu z moją dziewczyną, teraz już żoną, 10 lat temu i powiem wam, było grubo. Chcieliśmy oglądać iluminację wieży Eiffla, która była o 21 czy tam 2 godzinie. Hotel mieliśmy 12 km od centrum. Oczywiście uciekło nam ostatnie metro i wracaliśmy autobusami.
masakra. Czuliśmy się jak w Afryce. Im dalej od centrum, tym mniej białych, a tam, gdzie był nasz hotel, to w ogóle chyba była dzielnica emigrantów z Afryki. Nie będę ukrywał, serce mieliśmy w przełyku. W autobusie tylko my, pośrodku dwa białasy, a reszta na nas patrzyła. A dobrze było to widać, bo było ciemno. No wiecie, o czym mówię. Nie, absolutnie nie jestem rasistą, ale dziwne to było. Europa niby, a jednak chyba Afryka. I wcale się nie dziwię tym z Afryki, że tam jadą. Ciekawe jest to, że w Afryce więcej ludzi mówi po francusku jak we Francji, bo 400 milionów ludzi, a we Francji 65 milionów, tak więc język już znają. Następną rzeczą, którą ich tam ciągnie, to polityka socjalna Francji. A jeśli już ktoś z nich będzie chciał pracować, to Francja ma jeden z najkrótszych tygodni pracy w Europie, zwłaszcza że minimalne wynagrodzenie to 1766 euro miesięcznie. Na nasze złotówki to coś koło 7700 zł, a w Afryce za miesiąc pracy dostawali 80 dolców. Francuzi coraz bardziej zauważają swój błąd, jakim było otwarcie granic i cała ta luźna polityka w stosunku do wpuszczenia tylu imigrantów. Chcą powiedzieć stop, ale już się chyba nie da rady. Co do słowa stop, a dokładnie do znaku stop, taki wiecie, co mamy ich dużo w Polsce koło drogi, to przynajmniej w Paryżu nie zobaczycie ani jednego. Ostatni znajdujący się na nabrzeżu Saint-Exupéry usunięto w 2012 roku. Francuzi wychodzą z założenia, że osoba po prawej stronie zawsze ma pierwszeństwo, więc ten znak stop jest im niepotrzebny. A dlaczego tak jest? Bo tam wszędzie są ronda, w całej Francji jest połowa rond całego świata. Można od tego jeżdżenia po rondach dostać zawrotów głowy. Jak po winie, którego spożycie we Francji jest największe po Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza, że to Francuzi robią ponoć najlepsze. Większość z listy 50 najdroższych win świata pochodzi z Francji. Najdroższe z nich kosztuje 16 509 euro za butelkę. Ja pierdolę, u nas na to trzeba robić półtora roku. A jak sobie już kupicie takie wino, będąc we Francji samochodem, to kupcie sobie także alkomat, bo od 2012 roku to obowiązkowy przedmiot, jaki trzeba mieć w samochodzie, a dopuszczalna zawartość to 0,5 promila. Jadąc autem po Francji, musicie wiedzieć też o tym, że sygnalizacja świetlna dla pieszych rządzi się własnymi prawami. Nie liczy się tutaj kolor światła, zielone, czerwone, pomarańczowe. We Francji piesi przechodzą, kiedy mają na to ochotę, często nie patrząc nawet na drogę. Tak więc lepiej miejcie oczy dookoła głowy, jak nie chcecie wracać do Polski po kilku latach po przejechaniu Francuza. Jak ktoś we Francji zaprosi was do siebie, pamiętajcie, że musicie spóźnić się o 15 minut. Taki planowany poślizg daje gospodarzowi czas na uprzątnięcie pokoju lub przygotowanie posiłku, czy też przebranie się. Przyjdziecie na czas, to na pewno zdenerwujecie zapraszającego, a jak mieliście w planach jakieś francuskie igraszki, to plan może nie wypalić i zostaną wam tylko później robótki ręczne. A jak jesteśmy już w tym temacie, to intrygującą ciekawostką jest też fakt, że Francja ma najwyższy wskaźnik płodności w Unii Europejskiej. Średnio na jedną kobietę przypada 1,88 dziecka. Niby jest to efektem hojnej polityki socjalnej, długie urlopy macierzyńskie i tak dalej. A ja bym tutaj od siebie dodał, że Francuzi lubią wino, jak już wcześniej gadałem. To po pierwsze, a poza tym w Paryżu przez 214 lat obowiązywał zakaz noszenia spodni przez kobiety. Dopiero od 2012 roku paryżanki mogą swobodnie przemierzać stolicę Francji w spodniach. Myślę, że to też mogło jakoś wpłynąć na tą całą dzietność. No co tu dużo gadać, łatwiejszy był dostęp. Ale nie zagłębiając się dalej w tym temacie, muszę wam powiedzieć o jednej dla mnie bardzo dziwnej rzeczy, jaką prawnie można zrobić we Francji. A jest to zawarcie związku małżeńskiego z inną osobą po jej śmierci. Tak dobrze słyszeliście, nie wiem po co to komu, chyba że miał wielki majątek, to rozumie, ale naprawdę dla mnie jest to szokujące. Zwłaszcza, że na pewno taki związek nie może zostać skonsumowany. No chyba, że może.
Okej, teraz może trochę o zabytkach dla osób zainteresowanych także zwiedzaniem, potem jak już nie będą mogli patrzeć na wino. We Francji znajduje się 41 miejsc umieszczonych na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oczywiście najsłynniejsze z nich to wieża Eiffla, o niej już nawijałem, więc pomijmy ten temat. Katedra Notre Dame, wiadomo, spaliła się, ale odbudowują i teraz wisienka na torcie Louvre. Tak, to miejsce mogę wam naprawdę polecić. Jest to jedno z największych i najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie. Jego całkowita powierzchnia to 60 600 m2. Umieszczono tam około 350 000 dzieł sztuki. Ustalono, że aby dokładnie zapoznać się z całą jego kolekcją, należałoby poświęcić około 100 dni. Zajebiste miejsce, dla wszystkich polecam. Co ciekawe, to miejsce rocznie odwiedza ponad 10 milionów osób, a to więcej, jak mamy turystów w całej Polsce w ciągu jednego roku. We Francji jest wiele miejscowości o śmiesznych nazwach. Na uwagę zasługują zwłaszcza Minge Cops, Jed Cebule, Coucomont, Wzgórze Rogacza, Saligos, Brudna Świnia oraz BAFO, Piękny Szalony. W czasie II wojny światowej, odwiedzając Paryż, Hitler postanowił udać się również na wieżę Eiffla. Aby utrudnić mu tę wizytę i zmusić go do mozolnego wspinania się po schodach, Francuzi zepsuli ułatwiającą dostęp na szczyt windę. We Francji mieszka obecnie ponad milion Polaków. Według Księgi Rekordów Guinnessa najdłużej żyjącą osobą na świecie jest pochodząca z Francji Jeanne Calment. Umarła w wieku 122 lat i 164 dni. Obecny prezydent Francji Emmanuel Macron jest najmłodszą głową tego państwa w historii. W chwili objęcia urzędu miał jedynie 39 lat. Zwyczaj mówienia na zdrowie przy kichaniu pojawił się po raz pierwszy we Francji w XIV wieku. W całej Europie trwała wtedy epidemia dżumy. Między godziną 12.30 a 14.30 jest czas przerwy w pracy. W tym czasie nieczynne są nawet urzędy i sklepy. Wyrzucanie żywności we Francji jest nielegalne. Najstarszym mostem we francuskiej stolicy jest Nowy Most. Nazwa może wprowadzić w błąd, jednak konstrukcja powstała w 1578 roku. Paryskie katakumby są największym podziemnym cmentarzem na świecie. Gilotyna została użyta ostatni raz w 1977 roku. Szacuje się, że zginęło od niej ponad 15 tysięcy osób. We Francji znajduje się najwyższy szczyt Europy. Jest nim leżący w Alpach Mont Blanc. Jego wysokość to 4807 metrów nad poziomem morza. Dobra, ja już swoje zrobiłem, teraz kolej na was. Klikajcie subskrypcję, klikajcie łapki w górę, piszcie komentarze. Następny film będzie o Izraelu, także będzie grubo. Trzymajcie się, cześć!